Rozpoczęliśmy już pełny zakres realizacji inwestycji związanej z budową trasy łagiewnickiej. W tej chwili prace rozpoczęły się na całym zakresie robót. Została wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu ulicy Rostworowskiego na odcinku od ulicy Grotoroweckiego do ulicy Kobierzyńskiej oraz na ulicy, od ulicy Kobierzyńskiej do ulicy Pszczelnej i ulicy Ruczaj. No a następnie my przystępujemy do realizacji tuneli, które będą się znajdowały pod ulicą Rostworowskiego. Tunelami tym w poziomie tzw. minus 1 zostanie przeprowadzony ruch w ciągu trasy łagiewnickiej. Natomiast po ich zrealizowaniu no, przystąpimy do realizacji samego układu drogowego na powierzchni, na poziomie terenu, który już będzie w kształcie tak docelowym. No, ten odcinek ulicy Rostworowskiego już praktycznie będzie wyłączony do końca realizacji prac budowlanych. W tej chwili czas realizacji zgodnie z warunkami kontraktowymi jest określony na koniec roku 2020. W związku z zamknięciem ulicy Rostworowskiego, szczególnie dla tego odcinka, który łączył ulicę Pszczelną i ulicę Ruczaj, zostały wskazane dla mieszkańców objazdy. Te objazdy jeszcze będą uzupełnione w ramach oznakowania, natomiast generalnie zalecanym objazdem jest objazd ulicą Sąsiedzką dla rejonu ulicy Pszczelnej oraz ulicą Miłkowskiego dla rejonu ulicy Ruczaj. Oczywiście na ten moment istnieje możliwość poruszania się pomiędzy zarówno ulicą Pszczelną, jak i ulicą Ruczaj. Natomiast tutaj postęp prac także w pewnym momencie będzie powodował ograniczenia w ruchu. Bardzo ważną informacją dla pieszych jest to, że wykonawca pozostawia przejście piesze pomiędzy ulicą Pszczelną a ulicą Rucza. Jest to bardzo ważne ze względu na dochodzące do szkoły dzieci. Tak samo pozostaje możliwość dojścia dla pieszych pomiędzy ulicą Pszczelną a ulicą Kobierzyńską. Przy czym tutaj ruch pieszy odbywał się będzie już po tak zwanym układzie wewnętrznym. On będzie się odbywał po tych ciągach pieszych, które są zlokalizowane wewnątrz dróg osiedlowych. Identyczna sytuacja będzie miała miejsce pomiędzy ulicą Kobierzyńską a ulicą Grotoroweckiego. Także tutaj piesi będą się mogli poruszać wyznaczonymi ciągami pieszymi, ale już poza obszarem robót z wykorzystaniem w części układu ciągów pieszych, które są wzdłuż ulic osiedlowych.